Świtoń zaatakował oficjalnie Rospolskiego, gdy ten był na wyjeździe zagranicznym, kontaktował się z związkami zawodowymi na Zachodzie. Wcześniej była wizyta u papieża. Miał jechać Rospolski, ale stwierdził, że jak Świtoń tak bardzo chce, no to należy mu się za te wolne związki zawodowe, które tworzył wcześniej. No i potem Świtoń za parę miesięcy zaatakował, przypuścił atak na spotkaniu w hali Huty Silesia, gdzie byli przewodniczący praktycznie wszystkich komisji zakładowych. I wtedy ja wystąpiłam w obronie Rospolskiego. Dlaczego Świtoń tak robił? Nie wiem. Ale robił bardzo paskudne rzeczy, ponieważ weszliśmy pod nieobecność Świtonia do jego gabinetu i znaleźliśmy w szufladzie ulotki, znaczy ulotki szkalujące nas, ale nie ulotkę już wydrukowaną, tylko białkówkę, matrycę białkową. No i wtedy ja zaczęłam Świtonia bardzo podejrzewać. Spotkaliśmy się z ludźmi z wolnych związków zawodowych, którzy nam dość dużo poopowiadali. Część oczywiście, że to byli współpracownicy bezpieki, ale nie wszyscy. Ja ze Świtonią rozmawiałam wtedy i zapytałam go wprost, czy on jest po prostu psychopatą, czy on jest agentem, bo trzeciego wyjścia nie ma. I dopiero po latach Świtoń przeprosił mnie, ale już teraz, jak dostał dokumenty z IPN-u i tam, nie wiem, 200 agentów mniejszych i większych i bezpośrednich i gdzieś dalej, po prostu kablowało na Świtonie, ale nie tylko donosiło, skłócało Świtonia z całym otoczeniem. Świtoń był bardzo manipulowany. No i ja powiedziałam, okej, ja przebaczam, bo też było wyjście trzecie, że nie ty jesteś agentem, tylko jesteś tak osaczony, że jesteś manipulowany. I tu jest właśnie najlepszy przykład, jak agentura może być szkodliwa. Że to nie tylko kablują, prawda, ale po prostu sterują. I ten konflikt bardzo szkodził MKZ-owi. Pamiętam takiego Cebulę, on był z jakiejś komisji zakładowej z PKP, bardzo pomagał rozwalać. Był Siebielec, który też właśnie, tylko nie wiem, czy on manipulował Świtoniem, czy on też był manipulowany, bo już nie sprawdzałam tego wszystkiego. Bardzo niedobrą rolę pełnił wtedy dziennikarz Wojciech Czmiel. No i też by warto było po prostu przejrzeć dokumenty, czy to były ofiary manipulacji służb, czy oni sami byli agenturą. No w każdym razie to osłabiało MKZ strasznie. Była to wojna psychologiczna i pamiętam, jak Zbyszek Kupisiewicz z Wolnego Związkowca przyjechał kiedyś i rozmawiał ze mną, że on się wycofuje, on ma wszystkiego dosyć, bo on nie może patrzeć na to, jaka rozgrywka jest, prawda? A propos Kupisiewicza, wtedy się okazało, że jak myśmy szukali miejsca, gdzie możemy się rejestrować, to jego narzeczona wtedy, a obecnie małżonka, pracowała w zakładzie po drugiej stronie korytarza. Czyli jej pokój praktycznie był od mojego pokoju odległy może 5 metrów. I ja nie wiedziałam, że na Hucie jest strajk. A ona potem tłumaczyła się, że ona bała się, prawda? Więc proszę zobaczyć, jakimi drogami w ogóle wszystkie informacje przechodzą. Najprawdopodobniej do Jacka Jagiełki zgłosili się młodzi twórcy, Gessler i jego koledzy, z propozycją, żeby Związek wystawił tragedię romantyczną. Być może rozmawiali wtedy już z Rospolskim. W każdym razie ja dostałam pytanie, czy warto, czy nie warto. Przejrzałam scenariusz. Głównie patrzyłam, czy jest sławna scena, słynna scena z
trzeciej części, Zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem albo mimo Boga. No więc ja przeczytałam, bardzo mi się podobał scenariusz. No i podjęliśmy decyzję wystawienia tej sztuki. Przede wszystkim raz, dbaliśmy nie tylko o sprawy pracownicze, w sensie stosunku pracy, ale uważaliśmy, że związek zawodowy wypełnia pewną lukę, czyli dlatego były wykłady na uniwersytetach, czyli szkolenie pracowników, dlatego była biblioteka, księgarnia niezależnej prasy i dlatego zdecydowaliśmy się, że powinniśmy wystawić tragedię romantyczną. Ona nie kosztowała tak dużo w porównaniu z stanem naszego konta. Przecież w stanie wojennym oni wzięli bodajże 260 milionów, a tragedia romantyczna kosztowała około 3. Mało tego, ona miała się zwrócić po wystawieniach w innych miastach, a poza tym miała jechać na turnę do Stanów Zjednoczonych. I myśmy jako związek mogliśmy na tej tragedii romantycznej, na wystawieniu tej sztuki, na biletach zarobić jeszcze. No ale oczywiście atak poszedł nieziemski, ponieważ była bardzo dobra obsada, była wystawiona z rozmachem, tam nawet Oksana Szyjan wjechała na koniu, Chamiec, Olbryski, Karina Jędrusik, no więc Chamiec, że miałem, muzykę Niemen napisał, więc to naprawdę był hit i przecież Polska musiała odbudować też swoją kulturę. I związek zawodowy nie był wtedy związkiem zawodowym stricte teraz. W czasy zapomogi, nie wiem, pietruszka, pół godziny dłużej w pracy lub mniej. Wtedy była to rewolucja. Naród zorganizował się w demokratyczne struktury poprzez związki zawodowe i poprzez niezależne stowarzyszenia. I tak, pracownicy przez NSZZ Solidarność, rolnicy przez RI, NSZZ Solidarność, rzemieślnicy mieli swoją też Solidarność, studenci mieli NZS, stowarzyszenia twórcze, SDP, literaci, plastycy, wszyscy się zjednoczyli i wybrali demokratycznie. Były to pierwsze wybory demokratyczne, które zostały przeprowadzone w całej Polsce w tych strukturach, czyli naród wybrał przedstawicielstwo pierwszy raz od początku II wojny światowej. I tak zorganizowane społeczeństwo przez te struktury powinno zajmować się wszystkimi przejawami życia. I ono się tym zajmowało. Pod naciskiem dołów związkowych i Wałęsy miał powstać jeden zarząd regionalny w drodze wyborów. A nacisk polegał na tym, że każdy MKZ delegował dwóch swoich przedstawicieli do tego połączonego gremium. To się chyba nazywało Komitet Organizacji Wyborów. Ja już dokładnie pamiętam, to trzeba sprawdzić. I zauważyliśmy z Jackiem Jagiełką, bo Jacek Jagiełka i ja byliśmy oddelegowani z MKZ-u Katowice, że dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Pan Władysław Pomorzewski został szefem tego gremium przygotowującego wybory. Pojawiał się Kuszwejko, który tubalnym głosem usiłował to i owo narzucić. No. I zauważyliśmy bardzo szybko, że tylko normalnie się zachowują przedstawiciele MKZ-u Stanowskich Gór i ich przedstawiciel MKZ-u Katowickiego, a cała reszta jest jakaś dziwna. No i ja zaczęłam sprawdzać wtedy, no i dowiedziałam się, że Cierniewski jest byłym lektorem KW partii. Później się okazało, że był tajnym współpracownikiem pod pseudonimem Cierń, ale to już teraz.
Później z Jastrzębiem było bardzo dziwnie, bo wprawdzie jedynak zachowywał się przyzwoicie, ale już jego niektórzy z otoczenia bardzo dziwnie. Potem też wyszło, że część z nich była agenturą, czyli po Sienkiewiczu nie udało się oczyścić całkowicie MKZ-u. A jak Pomorzewski został szefem tego komitetu organizacyjnego wyborów, bardzo szybko zgłosił się do mnie pracownik, który pracował razem z Pomorzewskim i przysłał mi taką informację, że przecież Pomorzewski kiedyś pracował w moim instytucie i ja powinna mieć informację, dlaczego jemu wyczyszczono kartotekę. A on ponoć dyscyplinarnie za jakieś, nie wiem, przekręty czy jakieś no tam nieścisłości został u nas wyrzucony z pracy. No i ja faktycznie sprawdziłam. Proszę sobie wyobrazić, że teczka w kadrach została wyczyszczona na polecenie Komitetu Miejskiego Partii, a udało nam się zdobyć informację dzięki temu, że był członkiem partii pan Pomorzewski i został z partii wykluczony. A w instytucie no, ja byłam w stanie pójść do byłego pierwszego sekretarza i prosić, żeby ze mną przejrzał protokoły z lat wcześniejszych, kiedy Pomorzewski pracował i znaleźliśmy potwierdzenie. Teraz po latach, jak dostałam swoje dokumenty, Pomorzewski, nazwisko Pomorzewski występuje w tych dokumentach. Ja miałam zaczernioną wersję, ale pod światło przeczytałam. Był bój o ordynację wyborczą, którą przygotował ten komitet organizacyjny. I ja zauważyłam, że tam są bardzo niebezpieczne pułapki. Pojechałam z tą propozycją, z tą wersją wstępną do Szanowskiego i Stelmachowskiego i oni potwierdzili mi nasze obawy, ale nie mogliśmy przegłosować, bo mieliśmy tylko głosy dwóch MKZ-ów. A tam po tamtej stronie było i Jastrzębie, i Tychy, i Bytom. W Tychach wtedy bardzo podparł mi pan Wach, Marek Wach. Zachowywał się paskudnie. No teraz okazało się, że też był tajnym współpracownikiem i to od września czy nawet sierpnia 80 roku przekazywał informacje służbom. Więc po prostu przegraliśmy. Był tam między innymi taki zapis, że jak ktoś startuje na przewodniczącego, to musi mieć osobne zgłoszenie na członka zarządu. I ja prosiłam Rospolskiego, żeby on mi pokazał zgłoszenie, bo jak on mi je da, to ja je sprawdzę i odnotowuję natychmiast, że ja je mam. On bez sprawdzenia dostał od Kiliana, złożył, bo Kilian był przewodniczącym Komisji Huty Katowice wtedy. Przekonał go, że tak będzie lepiej, bo ma większe szanse, żeby być przewodniczącym i tak dalej, i tak dalej. W ogóle wtedy koło Rospolskiego zaczęły się dziać już niefajne sprawy. No, poznał tą swoją obecną małżonkę, zniknął nam na parę dni. Ja już zaczęłam się niepokoić. No, Jacek Jagiełka powiedział mi, że to nie zniknął, no bo mu się coś stało, tylko najprawdopodobniej gdzieś tam jest ze swoją panią, więc zdobyła mi adres, była zameldowana w rozwalającym się budynku w Janowie. No jak ja tak chodziłam koło tego, to jeden ze sąsiadów zwrócił uwagę i ostrzegał mnie i prosił, żebym przekazała Rzespuchowskiemu, że to jest bardzo nieciekawa pani, że jej mąż był milicjantem i że no, powinien uważać. No ja te informacje przekazałam. No teraz po latach okazało się, że pani Barbara to jest TW Marta. Jak Wałęsa przyjechał na Śląsk na wielkie spotkanie na stadionie, miał olbrzymie spotkanie. Myśmy przyjechali z takim mikrobusem MKZ-u i nie zostaliśmy na ten stadion w ogóle wpuszczeni. To było wiosną.
I było też spotkanie z Wałęsą w MKZ-cie, gdzie Wałęsie się spodobał sposób mojego bycia, wypowiedzi, bardzo precyzyjne, krótkie, niejączące, logiczne. I była potem taka kolacja, małe spotkanie w hotelu Silesia, takiej salce konferencyjnej. Wałęsa poprosił mnie, żebym siadła koło niego i żebym mu przedstawiała ludzi, którzy tam po kolei się prezentowali. No i ja niestety zrozumiałam to zbyt dosłownie, nie imię, nazwisko, tylko kto to jest. I na przykład Czerniewski, no to ja szybko, że w latach takich i takich lektor KWP, ZPRA, co coś tam jeszcze. Potem jeszcze następny ktoś tam przychodzi. No to ja mówię, to taki przyzwoity człowiek, nie mam o nim złych informacji, normalny, ludzie go na kopalni lubią, czy tam w hucie go lubią. No i tak po kolei. No i po którymś tam razie Wałęsa do mnie mówi, no ale to jest też taki fantastyczny człowiek jak Czerniewski, dlaczego ty tak źle o tych ludziach mówisz? Ja mówię, bo ja mówię prawdę, ja nie wiem dlaczego ty promujesz ludzi trefnych, a problemy mają wszyscy porządni ludzie. Ja nie wiem, dlaczego ty tniesz na przykład Rospuchowskiego. Może faktycznie w rodzinie Rospuchowskiego, wokół Rospuchowskiego jest agentura, ale sam Rospuchowski jest czysty i jest fajny facet, i jest dobrym mówcą i bardzo patriotyczny. No więc wtedy Wałęsa coś tam mruknął. No ja przestałam już prezentować następne osoby. On pyta się, dlaczego? Ja mówię, wybacz Lechu, ale od teraz ja się zaczynam interesować twoją osobą, bo to przypadek nie jest, bo nawet jak idiotę posadzisz, czy małpę, to ma 50% trafnych decyzji, 50% złych. A jak jest pechowcem, prawda, to ma 40 dobrych, a 60 złych, a jak ty masz 5% dobrych, no to znaczy, że to zupełnie przez przypadek wyszło. No i faktycznie ja się zaczęłam wtedy Lechem Wałęsą interesować, no ale to już nie było za bardzo czasu, dużo, no bo były już wybory. Rospuchowski przez ten zabieg, KNIF, zrobiony przez Kiliana z Huty Katowice, nie kandydował, przegrał. Ja próbowałam rozmawiać z Jedenakiem, Odesą Miedostawskiego i on mówił, że on nie ma wpływu na swoich wyborców. Ja mówię, to wstań i próbuj przerzucić głosy, zaapeluj do ludzi, żeby głosowali na duży MKZ, a ty będziesz wicek, nie? Przecież można się dogadać dwa największe MKZ-y. Ty masz tam 40 czy nawet mniej głosów, to nie masz szans być przewodniczącym. To idź na Wicka, prawda? No nie można było z nim rozmawiać i widzieliśmy, jak to głosowanie wygląda. Było zebranie manipulowane jeszcze. Kudej, który był prawnikiem z uniwersytetu, on w tej komisji, czy komitecie organizacji wyborów, on robił tą całą ordynację. I później on przy przyjmowaniu tej ordynacji po prostu manipulował. I to widać było. W końcu ja się wkurzyłam i zaproponowałam, żeby powołać komisję prawniką, czy myśmy mieli tam i radców prawnych, sędziów i z prokuratury. Było tych prawników sporo z komisji zakładowych, tych instytucji prawniczych, prawda? No więc okazało się, że tylko raz wezwano ich do przekazania kontrargumentów, prawda? No i jak oni się nie zgadzali z Kudejem, no to już więcej ich nie proszono. Ja po wyborze, na szczęście już po głosowaniu na członków zarządu, wysyłałam telegram, z którego jestem bardzo dumna. Prosiłam o wizytę czy kontrolę tej głównej komisji wyborczej związku i napisałam, że tutaj odchodzi po prostu manipulacja.
że tutaj nie ma przebicia w ogóle. Zresztą raz myśmy kogoś obronili. Biedynak i ja wystartowaliśmy, że złożymy mandaty, bo przecież tam się działy po prostu cuda. Tą halę Beldonu należało sfilmować, nagrać i posłać po prostu jako przestrogę, jak rozwala się zebranie, jak rozwala się struktury. Ale to, kto to widział, na przykład Jadwiga Rudnicka z Gliwic, ona do dziś wspomina i mówi: Jadzia, ja na tej hali Beldonu zobaczyłam, kto jest kim. Zaraz praktycznie po wyborze mnie w skład zarządu, nowego zarządu regionu już Śląsko-Dąbrowskiego, zaczął się strajk na kopalni. Chodziło o jakieś kartki, które za późno przyszły, drobnostka zupełna. I ja pojechałam na ten strajk, na te rozmowy z dyrekcją, byśmy nie wiedzieli, co jest przyczyną faktycznie konfliktu, może coś poważniejszego. I zabrał mnie przewodniczący z Sierszy, on był też członkiem zarządu. Pojechaliśmy praktycznie po pół godzinie rozmowy, gdy ja zapytałem się, a wy nie możecie wysłać samochodu służbowego albo nawet pan dyrektor dać kluczyki, żeby ktoś pojechał i z Katowic przywiózł te kartki i strajk się skończy. No więc po tak genialnej propozycji strajk się zakończył, a w ciągu, no nie wiem, 40 minut kartki były. No, wróciliśmy na Hutę Beldon, bo to tam się w tej hali sportowej odbywały to całe walne, to usłyszałem, że właśnie mam być odwoływana ze składu nowo wybranego zarządu, bo jak ja śmiałam wysłać, telegram do tej głównej komisji wyborczej. Pamiętam, że wtedy właśnie ten kolega z Sierszy wstał i powiedział: to słuchajcie, to wytnijmy wszystkich porządnych ludzi z doświadczeniem z MKZ-u Katowice, tylko że wtedy nie będzie miał kto prowadzić rozmów rządowych, nic. No, zaczynamy od początku, a wy myślicie, dlaczego ja z Chmielowską jechałem? No bo przecież ona była z zarządu MKZ-u Katowice i ona cokolwiek potrafi. No i chłopcy jeszcze wstali z innych zakładów, potem w rzędach i patrzyli, jak kto głosuje. No i oczywiście MKZ Tychy i tak zwana Grupa Gliwicka, czyli no między innymi pan Kuszłejko i paru innych takich bardzo podejrzanych indywiduów z Gliwic. No i wtedy bardzo mało głosów padło za w ogóle poddaniem pod dyskusję, bo najpierw było głosowanie, czy w ogóle będziemy głosować taki wniosek. No także no weszłam do tego MKZ-u, oczywiście przegrałam już do Komisji Krajowej, bo to już było po tej całej awanturze, a przed tym głosowaniem nieszczęsnym i wyjazdem na strajk. No i w MKZ-cie Katowice zaczęło się, znaczy w tym nowym zarządzie zaczęło się polowanie na czarownicę, bo okazało się, że część maszyn, które dostaliśmy od związków zawodowych na Zachodzie, ja już wcześniej wysyłałam do komisji zakładowych w poszczególnych miastach, żeby one w razie strajków mogły być schowane już w podziemie, ale żeby nie był cały sprzęt w jednym miejscu. I tak na przykład Marek Gabryś z Prosynchemu w Gliwicach dostał taką maszynę, ale to jeszcze paręnaście tygodni przed wyborami, przy tym walnym zebraniu delegatów. I wtedy, pamiętam, całe śledztwo było, gdzie są maszyny. Najprawdopodobniej Andrzej Czuma też uczestniczył w rozsyłaniu tych maszyn. Ja szczegółów na ten temat nie znam, ponieważ nie byłam to wprowadzona, choćby z tego powodu, że byłam
członkiem zarządu tego nowego. Współpracowałam bezpośrednio z Goczycą w nowym zarządzie, to był wiceprzewodniczący. Szczutka mnie też wspierał i byłam dalej oddelegowana. Moje oddelegowanie kończyło się 31 grudnia 1981 roku i miało być przedłużone. Zajmowałam się głównie kolportażem, łącznością. Bardzo dobrze mi się i z Goczycą pracowało, i ze Szczutką, i z Nikodemem. Gorzej z Markiem Ewachem i po jakiejś tam scysji, która była, no, zapytałam go wprost, dla kogo pracujesz? No teraz się okazało, że pracował jednak na dwie strony. Pamiętam wielkie takie interwencje, kiedy Buranowski szedł plakatować, czy malować miasto. Zostali złapani bodajże w Chorzowie, porozsyłani po aresztach, czy komendach, czy komisariatach w Bytomiu, w Zabrzu. Ja z Goczycą byłam w Bytomiu, no ale już zostali chyba przewiezieni, wszyscy byli w Zabrzu. No i w Zabrzu pojechałam z Mirkiem Nowakowskim, była tam bardzo dziwna scena, a mianowicie Mirka Nowakowskiego chciano wpuścić na tą komendę, a mnie nie. Ja zablokowałam nogą drzwi, Mirek chciał mnie odepchnąć, no ale uderzyłam go lekko, tak że musiał się cofnąć, weszłam na tą komendę. Poinstruowałam ludzi, że do czasu spotkania z adwokatem mają milczeć. A zawiadomił nas Buranowski o tych tych aresztowaniach. To był bardzo sprawny człowiek. On wprawdzie już był koło 40, no ale on no, był w wojsku. Poza tym w młodości bił się dobrze na ulicach Gliwic, więc był w stanie przeskoczyć te wszystkie kordony. I on nas zawiadomił. Później też Buranowski brał udział w interwencji na dworcu, gdzie jakiś pijaczkowie rozrabiali, a policjanci siedzieli z prostytutkami w budach. Też wtedy ja podejmowałam interwencję razem z Buranowskim, ja w budynku, on na miejscu. No, ja dzwoniłam na komendę, no, oficer dyżurny był mało kumaty, że ma podjąć interwencję natychmiast, no to powiedziałem, że na drugi ja telefon wykonałem do zastępcy, bo zawsze zastępca komendanta milicji był z bezpieki. I drugi mój telefon będzie tam. No więc od razu zrozumiał, że jednak interwencję ma podjąć. Podejmowałem też interwencję, kiedyś przechodziłam przez dworzec, rzucano butelkami, awantura równa, no więc poleciałam na ten posterunek dworcowy i milicjanci, też nie chcieli podjąć interwencji. Ja wpadłam do którejś z taksówek i taksówka mnie połączyła z swoją centralą i w ten sposób przekazałam informację do MKZ-u i MKZ już podjął interwencję. Później pokazywano mi jakichś biedaków, których ja akurat nie widziałam na tym dworcu i nie wyglądali na tych bandytów. Natomiast ci bandyci wyglądali na pijanych milicjantów lub zapłaconych bandytów. Tam było wiele właśnie takich ciekawostek, jak naprężano tą sytuację, żeby ludzie już mieli dosyć solidarności. A to dzięki tej interwencji w taksówce, gdzie zaatakowali taksówki, usiłowali przewracać te taksówki, to potem w stanie wojennym jeden taksówkarz poznał mnie i wiózł mnie jakimiś opłotkami, że minęliśmy wszystkie posterunki przy czołgach i z Katowic do Chorzowa trafiłam spokojnie przez jakieś laski. I jak zmieniały się nastroje, widać było na tym drugim zjeździe walnym, który był późną jesienią, czyli już nie pamiętam, koniec listopada czy początek grudnia, chyba to był koniec listopada,
gdzie już większość ludzi uważała, że Rospuchowski miał rację. Już jego przemówienie tam było nagrodzone brawami i widać było, jak ta amplituda się zmienia, czyli już ludzie widzieli, że ten MKZ Katowice, a zarząd regionu to jest zupełnie inna metoda działań. Już widzieli, że jednak Rospuchowski i MKZ Katowice mieli rację. Andrzej Rospuchowski po tym, jak przegrał wybory na szefa, był szefem delegatury w Dąbrowie Górniczej, ale widziałam, że on bardzo psychicznie podpadł, znaczy podupadł. No, to już był inny człowiek, to już nie był taki bojowy jak jeszcze w MKZ Katowice. Zresztą te wszystkie przejścia i z Świtoniem, i z Siebielcami, z Czmielami, to jednak widać było, że po prostu jego to psychicznie bardzo zniszczyło, po prostu bardzo obciążyło. Ale i tak został tym samym Rospuchowskim, ale już innym. Dalej był twardy, dalej był w porządku, ale on już był troszkę inny.